W krzakach najlepiej. Tak zapewne sądzi bocian, który w sierpniu nie odleciał ze wsi Krzaki w powiecie sieradzkim do Afryki. Został i ma się dobrze otoczony szacunkiem mieszkańców i pewnością, że jedzenia mu nie zabraknie, ponieważ jest regularnie przez nich dokarmiany. Egzotyczny jak na tę porę roku ptak pojawił się nagle kilka tygodni temu. No nie wiem właśnie, czy został się, czy przyleciał. Nie wiem, jak to się mogło stać. Ale to chyba nasz miejscowy, ten co kiedyś tu przylatywał, bo na noc przysiada sobie na gnieździe. No mamy ciekawostkę, jak mało kiedy. Pierwszy raz widzę w życiu, żeby się takie coś zdarzyło. Tutaj on codziennie tutaj rano o 9 już jest. Brat tutaj mu kupuje różne tam podarunki, serduszka, takie jajka mu gotuje. No, widać, że jest zdrowy, bo odlatuje gdzieś tam na nockę. Nie wiemy konkretnie, gdzie on nocuje, ani nic, ale w każdym razie codziennie tutaj jest. Jest, ponieważ tutaj może liczyć nie tylko na dobre słowo i brak agresji, ale przede wszystkim na codzienne dokarmianie. Zawsze tu mu pasuje i nawet jeśli ktoś pieszy przechodzi, to on zaraz podbiega. Czyli wie, że coś będzie dobrego do zjedzenia. Jakiś czas ustalano menu dla bociana, bo to przecież nie tylko żaby i myszy. Z początku nie wiedzieliśmy czym. To a to chlebek mu podrzuciliśmy, a to coś. No i coś tam podjadał sobie. O. Jak to bocian zdobył serca mieszkańców, dokarmiają go. Więc nie dziwota, że nie wypada mu odlecieć do ciepłych krajów, tak? Ponadto mamy lekką zimę, również żurawie. Obserwujemy wiele ptaków, które zostały na zimę, jednak potrafią sobie dać radę przy sprzyjających mieszkańcach. Myślę, że przetrwa i będzie pięknym, dorodnym bocianem. A wszystko dlatego, że... Tak mu dobrze na krzakach, że nie odleciał.